Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam się z Wami po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj w bardzo szybkim, dynamicznym filmie, ponieważ chciałabym opowiedzieć Wam o super akcji, która właśnie się rozpoczęła, właśnie dzisiaj, czyli 17 maja. Będzie ona trwała do 28 maja, a mowa tutaj o Wyczytonie, czyli o trzeciej edycji targów domowych organizowanych przez Tanią Książkę. Słuchajcie, raz już miałam przyjemność być ambasadorem tego wydarzenia, kiedy takie domowe targi książki, taniej książki odbywały się rok temu, to był maj albo czerwiec. Teraz mamy trzecią edycję i znowu spotykamy się online, znowu, ponieważ moi drodzy, sytuacja pandemiczna trwa. Pomimo tego, jakby nie było, jakby ta sytuacja w mediach gdzieś tam nie była przedstawiona, dalej nie jest bezpiecznie, by gromadzić się w obiektach, w dużej liczbie osób naraz, więc dlatego bardzo się cieszę, że tutaj Tania Książka wychodzi temu naprzód i po prostu zostajemy w internecie, a samo wydarzenie, moi drodzy, zapowiada się niesamowicie, czeka nas 2 tygodnie ciekawych spotkań online, z autorami, ale nie tylko, z różnymi ludźmi, którzy tworzą w Polsce przemysł książkowy, autorzy, ilustratorzy, wydawcy, projektanci okładek, czyli graficy, blogerzy, youtuberzy. Jest nas tutaj naprawdę dużo, no i przede wszystkim my wszyscy razem, czyli czytelnicy. Jest to naprawdę niesamowita, pomieszana społeczność i właśnie podczas tych 2 tygodni będziecie mieli okazję uczestniczyć w różnych wydarzeniach online. Całe to wydarzenie odbywa się na Facebooku, na fanpage'u Wyczyton. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie do tego filmu. Również tutaj staram się wstawiać na pewno jakieś wizualne wklejki, jak wygląda fanpage Wyczyton. No słuchajcie, i tam, kiedy sobie polubicie Wyczyton, to będziecie informowani na bieżąco o różnych wydarzeniach online. Ja Wam zaraz powiem o 2 wydarzeniach, które będą miały miejsce jutro, w których na pewno będę brała udział jako widownia, jako słuchacz. Jestem niesamowicie zainteresowana tymi wydarzeniami. Warto brać udział, moi drodzy, w tych wydarzeniach. Warto nie być zupełnie biernym. Tak, Garfield daje w tle czadu, ja wiem. Garfieldku, proszę. Warto komentować, warto się udzielać, ponieważ dla tych aktywnych uczestników wydarzeń przewidziane są nagrody, a moi drodzy, zawsze warto zadawać pytania, żeby się czegoś dowiedzieć, być aktywnym, ale również mam wrażenie, że gdy odbywa się to online, jest to znacznie prościej, by wejść w jakąś interakcję z autorem, blogerem, ilustratorem, kimkolwiek, komu chcielibyście zadać pytania. Dla osób, które brały udział w takich targach stacjonarnie, czy to w Warszawie, czy Krakowie, prawdopodobnie kojarzycie, jak ciężko faktycznie zadać pytanie, na którym nam zależy, ponieważ jest dużo osób, jest dużo krzyku, jest gorąco, jest niewygodnie. Ja osobiście na targi jeździłam zawsze tylko po to, żeby spotkać się... Garfield, ja Cię bardzo proszę, nie przeginaj pały. Garfield! Zaraz będzie obiadek. Zaraz będzie obiadek, jak będziesz grzeczny. Słuchajcie, Garfield mi przerwał. Ja na targi zawsze jeździłam dla ludzi, ale ciężko mi było skupić się i na ludziach, i na wydarzeniach, bo dla mnie to było zbyt intensywne i umówmy się, dla mnie targi były zawsze kiepsko zorganizowane, ciężko było się dostać do ludzi, do których nam zależało się dostać, a teraz jest zupełnie inaczej. Muszę Wam tak w sekrecie powiedzieć, że ja to jestem fankom, nie moja wieża książek, Garfield. To jest wieża książek i masz stąd odejść, bo to jest do filmu. Garfield, odejdź. Znowu na czym skończyłam, chciałam powiedzieć, że no ja jestem fanką skrytą tych wydarzeń online, znacznie bardziej wolę, gdy to się odbywa w internecie. Oczywiście tęsknię za takim wydarzeniem i jak tylko zostanie ono ogłoszone, to ja pojadę do Warszawy, do Krakowa, czy gdzieś tam indziej, jeśli się zmieni lokalizacja.
ale no, na razie odpowiada mi to, jak to się odbywa. I przejdźmy do sedna sprawy, bo jak zwykle Ola idzie dookoła. Słuchajcie, tu mam taką super plakietkę, uczestnik wyprawa czytelników online. Właśnie, bo ten wyczyton to jest taka wyprawa czytelników online. I ja zostałam poproszona, żeby w tym filmie opowiedzieć Wam o jakiejś mojej książkowej wyprawie. Już od dłuższego czasu w moich filmach daję Wam takie znaki, że troszkę niewygodnie mi z tym, że utknęłam w świecie amerykańskim i angielskim i czytam tylko książki po angielsku pochodzące z Anglii bądź Ameryki, albo czytam je po polsku tłumaczone z angielskiego. I wpadłam w trochę takie koło, że przestałam czytać inną literaturę. No i od dłuższego czasu udaje mi się na tym pracować. Przeczytałam kilka książek japońskich, kilka koreańskich, jest coraz lepiej, ale wpadł mi do głowy jeszcze jeden pomysł. Zdecydowałam, że nie chciałabym dzisiaj polecać Wam książek z całego świata, ale przeszła mi taka myśl przewodnia po głowie: cudze chwalicie, swojego nie znacie. I przełożyłam to na takie wyrażenie: cudze czytacie, swojego nie znacie, ponieważ i to jest coś, co przede wszystkim sobie mogę zarzucić, że ja podczas tej mojej działalności na YouTube oraz na Bookstagramie bardzo zaniedbałam czytanie książek po polsku. I to nie jest tak, że będę to naprawiać teraz, ponieważ powstaje ten film, ale od jakiegoś czasu właśnie zaczęłam czytać książki po polsku, o których opowiadałam Wam na przykład w moim ostatnim podsumowaniu czytelniczym kwietniowym. I stwierdziłam, że to jest idealna okazja, żeby jeszcze sobie to jakoś podbić, jeszcze bardziej postawić na polskie książki. I dzisiaj pokażę Wam kilka książek, które jakby z strony, w które chcę iść, jeśli chodzi o tą moją podróż, tą moją wyprawę w literaturę polską. I przy okazji omawiania tych książek opowiem Wam o dwóch wydarzeniach, które odbywają się już jutro, czyli 18 maja. Ja oczywiście wiem, że wielu z Was obejrzy ten film po fakcie, kiedy już dawno będzie po tych panelach i dawno będzie po tych wydarzeniach, natomiast to może Wam dać taki zarys tego, czego możecie się spodziewać przez te 2 tygodnie i sprawdzać na bieżąco program targów, czy podobne spotkanie się już nie pojawi. Także jakby zdaję sobie sprawę, że mówię Wam o tych wydarzeniach w ostatniej chwili, ale też, no inaczej mi się nie udało. Ale słuchajcie, bo to nie wydarzenia są najważniejsze w tym filmie, ale książki. O czym chciałabym powiedzieć, jeśli chodzi o literaturę polską? Moi drodzy, tak jak tu już przechodząc do tej części filmu, ostatnio staram się czytać coraz więcej po polsku. Tu jeszcze mam na swojej wieży, bo robiłam zdjęcie, wspaniały kubek, wszystkie pieniążki wydaję na książki. To się jak najbardziej zgadza. Słuchajcie, żeby Was fajnie wprowadzić w tematykę filmu, to w pierwszej kolejności chciałabym pokazać Wam dwie książki, które ostatnio przeczytałam. Hurt and Comfort oraz Angst with Happy Ending Weroniki Łodygi. Dwie książki, które stanowiły dla mnie niesamowitą niespodziankę. Bardzo przyjemne zaskoczenie czytelnicze, ponieważ bardzo sceptycznie nastawiłam się, gdy sięgałam po Hurt Comfort. Ponieważ bałam się polskiej młodzieżówki, dodatkowo z motywem związku homoseksualnego. Nie byłam pewna, jak to wypada. Zawsze zbierałam od Was taki feedback, że te polskie młodzieżówki są takie średnie, bo niby polskie, ale wsadzone w amerykańskie realia z polskimi imionami, to wszystko się kupę nie trzyma. Dlatego gdy przeczytałam książki Weroniki Łodygi, byłam absolutnie zachwycona, ponieważ tu mamy wspaniale wykreowane realia, one są polskie, one są nasze, nic tutaj nie brzmi obco, jest dokładnie tak, jak gdybyśmy na 1 bądź 2 dni wybrali się do współczesnego polskiego liceum. Chciałabym od razu odpowiedzieć na Wasze palące pytanie, skoro tak opowiadam, że są polskie realia i wspaniałe polskie książki, to dlaczego tytuły mamy angielskie, bo to pytanie kilka razy padło, zarówno na moim Instagramie, jak na moim YouTubie,
Hurt Comfort Angst with Happy Ending. Moi drodzy, wydaje mi się, że był to pewnego rodzaju zabieg marketingowy, by przyciągnąć Waszą uwagę do tych książek, no bo coś trzeba zrobić, żeby czytelników zaintrygować. Natomiast nic tak dobrze się nie sprzedaje jak te angielskie tytuły, uwierzcie mi. Ale również chciałabym Was zapewnić, że te angielskie tytuły to jest jedyny angielski element, który może Was gdzieś tam zastanawiać, ponieważ podczas czytania tych książek tego języka angielskiego czy angielskich wstawek zupełnie nie ma. Bardzo serdecznie chciałabym Wam polecić książki Weroniki Łodygi. Dopiero sama je poznałam, a cały czas o nich myślę. To jest bardzo ważny, świeży powiew, nowy głos na polskim rynku czytelniczym. Naprawdę, słuchajcie, serdecznie polecam. Moi drodzy, następne książki, o których bardzo chciałabym Wam opowiedzieć, nie tyle co książki, ale autorka, to Aneta Jadowska. Ja ostatnio absolutnie zakochałam się w twórczości Anety Jadowskiej. Moi drodzy, przeczytałam dwa pierwsze tomy Heksalogii o Dorze Wirk, Złodziej Dusz oraz Bogowie Muszą Być Szaleni. Teraz będę czytała, już zacznę sobie w tym miesiącu Zwycięzca Bierze Wszystko. Również w tym roku przeczytałam książkę Cud Miód Malina. Wcześniej w przeszłości czytałam pierwszą część serii książek Garstka z Łeby, czyli taka powieść kryminalna autorstwa Anety Jadowskiej. Ta autorka zupełnie mnie w sobie rozkochała. Jej książki w Polsce są wydawane przepięknie, również ilustrowane, ponieważ tutaj Aneta Jadowska współpracuje z jedną ilustratorką, przepraszam, z Magdaleną Babińską i no, te książki ilustrowane są naprawdę przepięknie. Jeszcze pozwolę sobie coś Wam pokazać. Ostatnio również pojawiły się Ropuszki, czyli wznowienie zbioru opowiadań. Akcja tych opowiadań dzieje się w Tornie i w Toruniu. To jest zbiór opowiadań dedykowany fanom właśnie heksalogii o Dorze Wilk. Moi drodzy, i dlaczego Wam opowiadam? No, bo polska autorka, wspaniała tematyka. Bardzo dużo magii jest w książkach Anety Jadowskiej. To jest przede wszystkim taka lekka, powiedziałabym, fantastyka, którą czytam się niesamowicie wspaniale. Do tej pory najbardziej oczarowała mnie książka Cud Miód i Malina. Ona była naprawdę wspaniała. I przy okazji chciałabym Wam powiedzieć, że właśnie 18 maja o godzinie 19 na Facebooku Wyczytonu będziecie mogli obejrzeć panel, rozmowę live z Anetą Jadowską na różne tematy. Ja na pewno będę brała udział w tej rozmowie jako słuchacz, ponieważ bardzo interesuje mnie ostatnio właśnie sylwetka Anety Jadowskiej. Mam na jej punkcie małą czytelniczą obsesję. Chcę już wszystko teraz naraz przeczytać. I właśnie z okazji tego wydarzenia, tej rozmowy, bardzo chciałam powiedzieć Wam o książkach Anety Jadowskiej. I to jest taki mój główny punkt, jeśli chodzi o moją podróż czytelniczą i literaturę polską. Do końca 2021 roku chciałabym przeczytać na pewno całą heksalogię. Chciałabym przeczytać Ropuszki i jeszcze myślę o serii o Nikicie, ale nie wiem, czy się wyrobię, bo jednak już mamy zaraz połowę roku. Natomiast jeśli chodzi o polskich autorów, to jest zdecydowanie dla mnie rok Anety Jadowskiej, ale nie tylko, kochani. Teraz przejdziemy sobie do następnego autora. Już pokażę Wam, kogo jeszcze w tym roku pokochała, bo to nie wszystko. Również, tak jak powiedziałam, swoją podróż w polską literaturę zaczęłam już jakiś czas temu. Przeczytałam do tej pory w tym roku 3 książki Jakuba Małeckiego. Przeczytałam Saturnina, przeczytałam Rdze, przeczytałam Nikt nie idzie, a dzisiaj zamówiłam Dygota w nowym wydaniu. Słuchajcie, Jakub Małecki to jest wspaniały facet. Ja raz miałam przyjemność uczestniczyć w Łodzi, chyba 3 lata temu, w takim spotkaniu właśnie z Jakubem Małeckim, gdzie była widownia, tam około 40-50 osób. Jakub Małecki, dziennikarz, i on odpowiadał na pytania i była interakcja z publicznością i ja wtedy jakby troszeczkę się tak czytelniczo zadłużyłam w panu Jakubie, ponieważ jest on po prostu czarującym człowiekiem. Jego książki też takie są. Jego książki są bardzo charakterystyczne. Mam na myśli, że one wszystkie mają pewne
podobne elementy. U Jakuba Małeckiego po pierwsze nigdy nie skupiamy się na jednym wydarzeniu i jednym bohaterze czy dwóch. Jego książki to są takie puzzle, które trzeba ułożyć do końca, żeby zrozumieć. Mamy bardzo dużo wątków, wąteczków, wątuniów, bardzo dużo się dzieje i również niesamowicie wykreowani bohaterowie i to nie jest frazes, bo taki niesamowicie wykreowany bohater to jest jeden z ulubionych frazesów recenzentów, blogerów. Tutaj naprawdę bohaterowie Małeckiego, w każdej z jego książek mamy wachlarz bohaterów i na pewno jeden z nich, jeden z tych bohaterów wasze serce skradnie. Ja w każdej z tych książek mam takiego bohatera, ale już ostatnio o tym wam opowiadałam, a to ma być szybki film. I jeśli chodzi o moją podróż czytelniczą, to na pewno chcę przeczytać w tym roku jeszcze właśnie Tygota oraz Ślady Małeckiego i życzcie mi, żeby się udało. Moi drodzy, następnie literatura poważniejsza, tak? Podczas swojej podróży chcę też skosztować takiej najwyższego lotu literatury. Mam u siebie w domu dwie książki Olgi Tokarczuk, Podróż ludzi księgi. Od tego na pewno nie zacznę. Na pewno zacznę od książki Czuły narrator. Chciałabym wam powiedzieć kilka słów, dlaczego ta książka się u mnie znalazła. To nie jest powieść, to jest zbiór esejów. Może pamiętacie, że raz na jakiś czas opowiadam sporo na swoim kanale o tłumaczeniach literatury i właśnie jedna z moich uczennic, Justyna, bardzo serdecznie poleciła mi tutaj esej Olgi Tokarczuk o tłumaczeniu, o przekładzie literatury. Tutaj Olga Tokarczuk z perspektywy autorki, której książki tłumaczone są na inny język, opowiada o tym, jak ona się z tym czuje i stwierdziłam, że to może być wspaniały początek mojej przygody, mojej podróży z Olgą Tokarczuk i następną książką, którą będę czytać, to będzie Podróż ludzi księgi, ale od tego chciałabym zacząć. Chciałabym jeszcze, jest taka bardzo króciutka książka, ale teraz nie potrafię sobie przypomnieć, jak ona była zatytułowana. Kiedyś próbowałam czytać księgi Jakubowe, ale byłam jeszcze wtedy dużo młodsza i to nie był czas. Słuchajcie, to nie koniec. Przede mną w mojej podróży książka Mireczek autorstwa Aleksandry Zbroi. Bardzo zainteresowała mnie ta pozycja. Mireczek, Pato, opowieść o moim ojcu. Jest to spowiedź córki alkoholika. Z tego co wiem, jest to bardzo, bardzo dobra książka. Wielu czytelników sobie chwali. I od samego początku ta książka mnie do siebie przyciągała i mnie intrygowała, więc myślę, że może być interesująco. Muszę wam się przyznać, że na przykład o Aleksandrze Zbroi nie wiem nic i właśnie tutaj na tym etapie jest mi wstyd, że ja nie za bardzo kojarzę w ogóle oprócz tych największych nazwisk, nie kojarzę nazwisk wielu autorów i to bardzo chciałabym poprawić. Ostatni autor, o którym chciałabym wam opowiedzieć i którego książki podczas swojej podróży będę czytać, to Ignacy Karpowicz. Zaczniemy sobie od Sońki, a później przeczytamy najnowszą książkę tego autora, Cichutko. Jeśli chodzi o Sońkę, to jest to książka bardzo nagradzana w Polsce. Główna bohaterka to niepiśmienna chłopka. Rzecz dzieje się na Podlasiu i to jest bardzo uboga. Sońka jest bardzo uboga, ona ma tylko krowę i psa i praktycznie nic innego nie ma. I pewnego dnia zupełnie przypadkiem wskutek tego, że zepsuł mu się samochód, trafia na nią reżyser teatralny, filmowy, który decyduje historię Sońki, która okazuje się być bardzo interesująca, zmienić w spektakl. Sońka jako młoda dziewczyna miała romans z żołnierzem SS i bardzo różne takie ciekawe rzeczy z jej przeszłości wychodzą. To jest na pewno książka, którą będę czytała. Ola Mara Literacka radziła mi: Ola, jak będziesz latem na jakichś wakacjach, to idź, walnij się na jakąś łąkę i wtedy przeczytaj Sońkę, bo to jest idealny klimat do przeczytania tej książki i właśnie tak zamierzam. Potem cicho, cichutko. W każdym razie jestem bardzo podekscytowana. No, znowu mamy gościa tutaj. Garfield, jak jesteś taki czwany, to się chociaż pokaż podróżnikom. Słuchajcie, Garfield jedzie ze mną w moją podróż, będzie prowadził. Co będziesz czytał wtedy, Garfieldeczku?
Słuchajcie, zbliżamy się do końca tego filmu. Obiecałam Wam opowiedzieć o jeszcze jednym wydarzeniu, na przykład również 18 maja o godzinie 12 będzie panel poświęcony literaturze dziecięcej. Ostatnio razem z Karoliną Kombuk oraz z Nikolą Dr. Book ogłosiłyśmy kolejną edycję maratonu z literaturą dziecięcą. Jest ogromny feedback i właśnie Wam, czyli osobom, które zamierzają bawić się z nami, daję znać, że taki super panel się odbywa. No, film puszczam dopiero dzisiaj, czyli 16, przepraszam, czyli 17. Dzisiaj jest 16 czy 17, nie wiem, słuchajcie, tutaj dałam ciała. Natomiast o tych wydarzeniach dawałam znać już Wam wcześniej na moim Instagramie, więc mam nadzieję, że widzieliście. Bardzo serdecznie polecam Wam polubić wydarzenie i fanpage Wyczytonu. Bardzo serdecznie Was do tego zachęcam, bo warto. Pamiętajcie, że jeśli będziecie aktywni, to jest szansa na jakieś nagrody. No i przede wszystkim u mnie na Instagramie cały czas będę dawała znać, co się dzieje, w czym będę brała udział, co mnie interesuje. No i życzcie mi powodzenia w mojej podróży wyczytonowej. Naprawdę bardzo chcę poszerzyć swoje horyzonty, jeśli chodzi o literaturę polską, i trzymajcie kciuki, że mi się to uda, bo naprawdę za bardzo utknęłam w literaturze angielskiej oraz amerykańskiej. Tymczasem ja z Wami się serdecznie żegnam. Bardzo dziękujemy Garfieldkowi, że tak nam przeszkadzał w tym filmie, nie dał nam go spokojnie nagrać. Słuchajcie, Wy tego nie widzicie, bo jest montaż, ale ja ze 20 razy musiałam go uspokajać. Tak, to jest cały Garfield. Moje te kochanie, najsłodsze, on się mści, bo był na weekend, może nie sam, ale z moją mamą i nie zabraliśmy go ze sobą nad jezioro i on teraz zemstę przeprowadza. Kochani, bardzo serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie filmu. Jeszcze raz polecam Wam wziąć udział w Wyczytonie, interesować się różnymi wydarzeniami, promocjami książkowymi, tanie książki itd., itd. Na razie żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! Mm-hmm.